Cześć serduszka, witam was serduszka. Teraz wam powiem, jak sobie w domu możecie zrobić z perpetuum mobile. No ale musicie umieć oddać magnes z żelaza i magnezu. Sobie magnes sobie umieć oddać z magnezu i żelaza. Może to być też magnes z germanu i żelaza. Z germanu i magnezu. Może to być też magnes. Germanu i ten. Perpetuum mobile by coś. Tu są bieguny SN lub wysokości WE. W zależności z jakiej strony wysokości był odlany stop. To jest SN, NNS, a tu jest WE. I tu jest wysokości od elektronów, a tu od protonów jest. Od protonów. Też wysokości, pamiętać trzeba wysokości, że odlewany jeden nad drugim wysokości. Jeden nad drugim odlewany wysokości ten stop. Że atom jest jeden za drugim wysokości. Jak się właśnie od północy do południa wysokości oblewa, odlewa stop, to jest jeden za drugim atom. Żeby tak było i tu są te cztery siły wysokości magnetyczne. Cztery siły magnetyczne. A perpetuum mobile się robi tak. Stojan. Wszędzie wklejasz na siłę wysokości, do żłobków wciskasz wysokości eski, że z tej strony są biegun S jest. I biegun S na zewnątrz uiszczasz. Biegun S na zewnątrz uiszczasz. Tak samo w stojanie. Biegun S do środka, do stojanu. I wysokości te dwie siły się odpychają. No i biegun stać będzie wysokości, ten wirnik stać będzie. Ale z jaką prędkością go rozruszasz, go poruszysz wysokości ten wirnik, z taką prędkością będzie się obracał wysokości później. W nieskończoność będzie się obracał. Z taką prędkością właśnie, jaką go się poruszy. No i na ten wirnik można uzwojenie wysokości prądu zmiennego, na ten prądu zmiennego wysokości nawinąć, uzwojenie prądnicy wysokości, lub wysokości ten, uzwojenie wysokości można nawinąć wysokości prądu stałego i można pozyskać stały lub zmienny prąd. A jak się go poruszy wysokości, to z taką prędkością będzie się obracał, jaką się go poruszyło. No, tak to wygląda. No i to jest w wysokości perpetuum mobile. Tu zamiast S-ka nie może być N-ka. Tu nie może być N-ka, żeby się nie przyciągało w wysokości. Tu nie może być biegun N-ki. Ale tak, równomierny biegun N-ki, to jak się obróci, to powinno się obracać w wysokości. Ale tu można stosować biegun wysokości. Biegun E można ten, bo elektron w wysokości do protonów, tu są dwa protony, WE, jak tu W da się wysokości, to będzie proton, elektron, to się odpychają w wysokości. No i będzie, jak się poruszy ten wirnik, to on będzie się obracał. Nieskończenie będzie się obracał. I to jest takie źródło energii perpetuum mobile. No, buźka. No. To i perpetuum mobile jest możliwe. No, moja darmowa energia też jest perpetuum mobile, ale już taką można sobie zrobić energię. No, buźka. Ciężko zbliżyć te magnesy, żeby były S do S, to mechanicznie i wysokości musi sobie wkładać się czoła do żłobków, żeby nie wyskakiwały wysokości, ale jest to możliwe do wykonania. Jest to możliwe do wykonania, żeby to wykonać. No, buźka. Tu moja kocia śpi. Cześć serduszka, witam was. No tutaj jeszcze kiedyś napisałem, że z tego perpetuum mobile można pozyskać darmową energię wysokości, jak wysokości darmową energię, jak ufko wysokości dodaje się wysokości po 5 wysokości, no, po 5 km na godzinę i leci z prędkościami kilka galaktyk na godzinę, na sekundę leci ufko, ale dodaje się prędkość po 5 wysokości km na godzinę, to tu wysokości w prąd ten taki sam wysokości, takiej samej charakterystyki, żeby w kablu się nie przepalił wysokości, że wysokości będzie świecił wysokości, żarówka wysokości dwuwoltowa będzie miliard voltów mogła przepuścić przez siebie i wysokości świecić z tymi miliardami voltów. No to, że się wysokości prąd daje po dwa wysokości wolty się dodaje wysokości i już zastaw prąd w nieskończoność. No to przyjemności ten. No to przyjemności
taki charakter wysokości energii wysokości nie da się pozyskać z tego wysokości perpetuum mobile, bo inaczej zakładałem troszeczkę wysokości, że inaczej się będzie poruszało to perpetuum mobile, jak rozważałem je prędzej, bo patrzyłem się na punkt stojania wysokości, jak będzie się poruszał, zamiast wysokości na cały stojan wysokości. No to zmieniło wysokości obraz, to całkowicie wysokości ten. No, rozrachunku. I z tego się nie da tutaj tej energii wysokości, wznoszonej wysokości ten, no, co dwa wysokości wolty wysokości uzyskać do wielkich wielkości. Nie da się z tego spozyskać, a z tego się da spozyskać energię taką, jak jest znana wysokości. Czyli przyjemności normalnie można tam zastosować prądnicę prądu stałego lub prądnicę prądu zmiennego. No i to tyle wysokości. No, buźka, tak to wygląda.